były odpowiednie składniki. Był piekarnik, był też ogromny zapał. Dzieci ze świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi przemieniły się w kucharzy. Danie główne pizza i to według własnego przepisu. Pół kilo mąki, 250 ml wody, łyżeczka soli, łyżeczka cukru i 30 gram drożdży. Po zapoznaniu się z przepisem przyszedł czas na kuchenne rewolucje. Piekliśmy małe pizzerynki, każdy sobie przygotowywał oraz robiliśmy sałatkę owocową. Dzieci własnoręcznie robiły sos pomidorowy, wałkowały ciasto, kroiły pieczarki i układały wszystko na małych pizzerkach. Na zakończenie świetnej kulinarnej lekcji degustowały się ciepłymi jeszcze wypiekami. Było dobre. Dobre bardzo. Ta kulinarna lekcja była wyjątkowa, bo dzieci gotowały razem z osobami niepełnosprawnymi. Jak się okazało, razem stworzyły świetny kuchenny zespół. Jak mieliśmy przygotowane już rzeczy i znieśliśmy je na dół, to zaprosiliśmy osoby, które tutaj też były niepełnosprawne właśnie. I nam pomagali robić pizzerynki i sobie oni również piekli. Naprawdę było wspaniale. Dzieciaki przygotowały ciasto, przygotowały produkty i pomagały później tym osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu małych pizzerynek, pomagały nakładać. Razem zjedli posiłek, także naprawdę fajnie, jest integracja, jest taka pewna tolerancja, z tego się cieszę. No, razem jest dużo lepiej, bo można wtedy, bo ktoś ci może pomóc na przykład, jak czegoś nie. To jest taka ciężka praca, czy zabawa też, czy dwa w jednym? No, dwa w jednym, różnie. Robiliśmy pizzę, taką mini i mi się bardzo podobało, bardzo mi pizza smakowała i była dobra. Po kulinarnych bojach przyszedł czas na odpoczynek na świeżym powietrzu. Warsztaty kulinarne to nie jedyne zajęcia serwowane przez świetlicę środowiskową podczas wakacji. Każde wakacje rozpoczynamy 3-dniowym lub 4-dniowym biwakiem. Dzieciaki u nas spędzają wtedy całe noce, natomiast w dzień wracają do rodziców. I cała komedia polega na tym, że one w ciągu dnia się wysypiają, a wychowawcy nie. Oprócz tego dzieci wyjeżdżają na wycieczki, byli m.in. w Inwałdzie, biorą też udział w szeregu zajęć i warsztatów. Do końca wakacji mnóstwo atrakcji będzie serwowanych w każdej chwili świetlicy środowiskowej. Więcej informacji można znaleźć w placówkach bądź na ich stronach internetowych. Ta impreza już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy Lyski. Dokładnie 28 sierpnia wystartuje kolejna Magia Roka. Zagrają The Bill, Frontside, Cabanos, Illusion oraz Cookies i Piersi. Nie zabraknie prawdziwych rockowych brzmień. Magia Roka jest jednym z najważniejszych wydarzeń rockowych na Śląsku. Do tej pory na lyskiej scenie gościło prawie 60 gwiazd z najwyższej polskiej oraz zagranicznej rockowej półki. We'll be right back.